5-5 we Vroom TV, czyli wygrani kontra przegrani, a zaczynamy od tych drugich. Na miejscu piątym kierowcy zazdrośnicy, którzy krytykują Lotus F1 Team za zatrudnienie pięknej Hiszpanki Carmen Jorda, albo Carmen Jorda, sam nie wiem jak to właściwie się wymawia. Kilku jej rywali z GP3 bardzo niepochlebnie wypowiedziało się o jej umiejętnościach. Oj panowie, panowie, zabolało, że piękna Hiszpanka jest bliżej prawdziwych garów? Na miejscu czwartym ekipa Ferrari. Podczas testów w Barcelonie eksperci czerwonego ogiera testowali ustawienia bolidu. Przyglądali się im mechanicy McLarena, ale Włosi nie byli zbyt koleżeńscy. Miejsce trzecie i producent opon Michelin. Podczas czwartkowego testowania serii MotoGP kierowcy jeździli oponami, na których będą ścigać się w sezonie 2016. Bilans? 6 upadków, 4 uślizgi, 8 utraconych opon i kilogramy strachu. Do tego czasy nawet o 2 sekundy gorsze od Bridgestone'a. Miejsce drugie, właściciele Caterhama. To już pewne. Bolid pocięty zostanie na żyletki i sprzedany na kilogramy. A tak poważnie to w najbliższym tygodniu na sprzedaż trafi m.in. istotna część ekwipunku wyścigowego, a także elementy nadwozia, koła, narzędzia, a nawet bolid z sezonu 2014. I czas na miejsce pierwsze największych przegranych weekendu. Tutaj Travis Kvapil. Zawodnik startujący i ścigający się w serii NASCAR był 32 podczas wyścigu Daytona 500. Nie ma się jednak co dziwić tak słabej dyspozycji, bo Travis był bardzo rozkojarzony. Dzień przed zawodami skradziono mu bowiem samochód z parkingu hotelowego, gdzie nocował. Odnalazł się on kilka godzin przed startem imprezy, ale sam zawodnik musiał bardzo przeżyć to rozstanie. Miejsce piąte, Cody Webb. Zazwyczaj wspominaliśmy go przy okazji wygranych Teddy'ego Błażusiaka. Tym razem to jednak on znalazł się w naszym rankingu wygranych, ponieważ jako pierwszy w tym roku przerwał dobrą pasę polskiego zawodnika, wygrywając Grand Prix Brazylii. Na szczęście dalej brakuje mu sporo oczek do nowotarżanina i dobrze, bo Bartek by chyba tego nie przeżył. Miejsce czwarte, Carmen Jorda. Kolejna kobieta dostała angaż w królowej motorsportu. Hiszpanka, zatrudniona w zespole Lotus F1 Team, została kierowcą rozwojowym. Ma za sobą już 3 sezony startów w serii GP3, może bez większych sukcesów, ale jednak Formuła 1 to Formuła 1. Miejsce trzecie, Filip Niwet. Ten wesoły kierowca z Warszawy po roku przerwy wraca do rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Właśnie poinformował, że odbiera swoją nową rajdową broń, czyli Forda Fiestę R5. Ciekawostką jest również fakt, że jego pilotem został Kamil Heller. Oprócz startu w Polsce, załogę będzie można również zobaczyć na wybranych rajdach za granicą. Miejsce drugie, Piotr Fetela i Dominik Jóźwiak. Wiceliderzy Rally American National Championship stanęli na trzecim stopniu podium w 100 Acre Wood w Missouri. Załoga wyrównała najlepszy polski wynik, który od 2012 roku należał do Krzysztofa Hołowczyca i Macieja Wisławskiego. Trzeba jednak przyznać, że pogoda nie rozpieściła kierowców, bo śnieżyca na tyle skomplikowała sytuację, że podczas wydarzenia odwołano aż całą wieczorną pętlę. Miejsce pierwsze, Jerzy Tomaszczyk i Łukasz Włoch, czyli Ultra Sport Rally Team. To jedyna polska załoga, która została zgłoszona do ADAC Opel Rally Cup, czyli pucharu w ramach Mistrzostw Niemiec. Chłopaki wystartują w 8 rundach 140-konnym Oplem Adam w pucharowej specyfikacji. Pierwszy start już za tydzień, więc trzymamy mocno kciuki za jak najwyższe miejsce w licznej stawce, bo aż 20 kierowców.